Bita jest tak napalona, że jak brzydki mężczyzna podejdzie, powie, Ej, chodź tam gdzieś pójdziemy do kibelka w robocie, tam bara bara szybko, nie? Pobaraszkujemy. To ona zacznie wrzeszczyć. Wow! Ale niech podejdzie dwumetrowy model. I zobaczycie Państwo dziwną przemianę. <coughs> Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dostałem takie oto bardzo ciekawe pytanie. Troszkę je zmienię, będę mówił je z głowy, żeby nie przeczytać. Wiadomo dlaczego, mam oczywiście też zgodę na tę audycję, dlatego jestem strasznie podniecony tym, ponieważ powtarzałem to Państwu setki razy, ale żeby powtórzyć to Państwu tysiące razy i będę to powtarzał, będę to powtarzał do momentu, Aż obudzeni o czwartej w nocy, powiecie to na pamięć. Będę to powtarzał do momentu, aż najlepsze środki przeciwwymiotne nie sprawią, że nie będziecie tym wymiotowali. Bo może to Wam ocenić życie, że nie wspomnę o takich rzeczach jak majątek. Chociaż niektórzy wybierają majątek, a nie życie. Pytanie brzmi, tak troszkę tak zmodyfikowane. Marek. Jest sytuacja, no powiedzmy, około rozwodowa, sądowa, straszny bajzel, jak to w, w, zwyczajnie w takich przypadkach. Marek, zabrała wszystko. Przypominam, rzecz dotyczy, jak na polskie warunki, bardzo zamożnego mężczyzny. Na zachodnie też nieźle zamożnego, no mniejsza z tym. Jest to osoba na pewno nie ze średnią krajową. Marek, dostała, no nie chcę tu wyliczać, tak. Dwa, trzy samochody, mieszkanie bardzo dużej wartości, działka, srałka, to, 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 meble, elektronika bardzo tam droga, zwłaszcza sprzęt audio. Marek dostała prawie wszystko. Dostała prawie wszystko. Dlaczego jeszcze chce mi zniszczyć życie? Marek, dlaczego? To ja Państwu odpowiem, dlaczego. Bo gdybyście mnie słuchali przez te wszystkie lata, ja to zawsze mówiłem, ale mówiłem też w różnych kontekstach. Zacznijmy od tego, że bandyci, przestępcy, którzy robią złe rzeczy, okradają ludzi, zabijają ludzi, robią różne złe rzeczy, czyli pasożytują na ludzi, którzy uczciwie pracują, mają takie powiedzonko na ludzi, którzy nie są tacy jak oni, czyli nie są przestępcami. To jest frajer. Powiedzonko frajer jest w środowisku przestępczym określeniem kogoś, kim się gardzi. Dlaczego powstało takie słowo? Oczywiście tych słów brzydkich może być więcej i nie wiem, jakie są aktualnie na topie i modne, ponieważ no, nie jestem przestępcą zawodowym ani też okazjonalnym, ale skupmy się na tym frajerze. Dlaczego środowisko przestępcze zawsze tworzy takie słowo frajer? Opatrzone taką, to do tego słowa jest doczepiona energia pogardy, wykorzystania zepsucia, zohydzenia. Frajer to jest coś gówno, nie człowiek. Nie ma duszy, nie ma emocji, nie ma marzeń. To jest gówno dla nich. Śmieć, nikt. Rysunek na papierze, nie człowiek. Frajer. I teraz Państwu powiem, muszą coś takiego stworzyć, bo powiedzcie mi, czy można okraść człowieka, w którym widzisz ludzkie uczucia, w którym widzisz też odbicie siebie. Bo jak ja widzę drugiego człowieka, nawet widzę hejtera, to wiem, że on ma uczucia, on ma pragnienia, on też został zraniony, on też przeżył traumę, też miał jakąś historię życiową, która go w taki, a nie inny sposób ukształtowała. Ja mam empatię. Mogę go nazwać frajer w gniewie, ale bez tego kontekstu, tych, że to nie jest człowiek, że to może mnie napaść, czy, czy przed biciem, no często jakieś są brzydkie słowa, także zanim, no oczywiście w walce obronnej. To człowiek coś tam przeknie, ty, luty kurwo i tak dalej, i potem lecą w ruch pięści, to jest normalne. Ale. Y, no nie, może nie zawsze normalnie, ale zdarza się. E, tak więc e, te słowo frajer takie przez przestępców mówione, jest po to, że nie możesz zobaczyć w swojej ofierze czegoś takiego człowieka jak, jak ty sam. Bo ja widzę drugiego człowieka, wiem, że nawet jak widzę, że hejter mi mówi, że mi spali domi utłuczę moją przyjaciółkę po trzech zawołach serca, to mimo, że ja zrobię wszystko, żeby ją obronić, wszystko, dosłownie wszystko, za każdą cenę, siebie tak nie obronię, jak bliskich mi osób, ale mimo wszystko wiem, że to jest poraniona jednostka, która została gdzieś tam przeorana w życiu i tak to bywa. A może jest psycho psychopatą, przepraszam, i nie został wcale ten osobnik przeorany, ale to mniejsza z tym. Więc normalny człowiek, nie okrada innych, bo mam empatię. Nie okradnę innego człowieka, bo wiem, że on będzie cierpiał. Nie wejdę łatwo w bójkę nawet z kimś, kto mnie obraża, bo wiem, że jak tę osobę pobiję, to ona będzie latami to przeżywała. To są straszne cierpienia, bo ja sam je przeżywałem. W ja prawdziwie nie byłem nigdy pobity mocno, ale, ale byłem opokorzony nieraz i rezygnowałem z bójek, zanim się tam nauczyłem lać i kiedy sobie powiedziałem, że dosyć i już na każdą zaczepkę po prostu... Reagowałem bardzo ofensywnie, tak? Była defensywna ofensywa. Więc jak ktoś mówił, ty frajerze, to ja mówię, to pokaż, kim jesteś. I się laliśmy. Był nokaut szybciej albo dłużej i... i potem było się Marek z daleka, także już, już się to skończyło. Ale powiem Państwu coś jeszcze. To jest dehumanizacja. Musisz z dehumu... Kurde, przepraszam. Z de... Kurde, z dekomunizacją mi się skojarzyło. Dehumanizacja. Musisz pozbawić człowieka, musisz z niego zrobić taki obrazek na ścianie. Obrazek na papierze naszkicowany. To już nie jest człowiek. To jest szkic człowieka na papierze. Musisz go takim uczynić, żeby móc mu zabrać pieniądze, samochód, dobytek. Musisz go spodlić w swojej głowie, w swojej wyobraźni, w swojej duszy. Musisz drugą istotę ludzką, i o tym na, na przykład naucza duchowość, co się dzieje z punktu widzenia duchowego. Jaką sobie ten złodziej bandyta tworzy karmę, co go spotka w przyszłości? Musisz tego człowieka, który ma w sobie cząstkę boską, zamienić w gówno najgorsze, żeby go móc wykorzystać. To nie są tylko pieniądze, przecież są gwałciciele. Że taka zgwałcona kobieta, zgwałcony mężczyzna. Mężczyźni też są gwałceni, wiadomo, piekło kobiet, więc się o tym nie mówi tylko kobiety. Są gwałcone, bzdura. Mężczyźni też są gwałceni, oczywiście nie w takiej ilości. Gwałcone są dzieci. Więc musi sobie człowiek, który zubaża kogoś innego, okrada go, wyrywa mu coś, zabiera, bo nie umie sam tego stworzyć, nie umie sam zarobić pieniędzy, musi go jakoś zohydzić, musi zrobić z niego śmiecia, bandytę, yy, yy, powiedzieć sobie, że jak ja bym go nie okradł, to on by mnie okradł. Czasami jest to racja, ale to jest podejście w przypadku tych ludzi takie, które umożliwia dokonanie. Złodziejstwa, bandyctwa, morderstwa, rzeczy złej na innej istocie ludzkiej. Nie chcę tu o tym mówić, ale jest pewna religia, w której ci, którzy nie są braćmi w tej religii, nazywa się gojami. To są takie, no jak to mówił pewien Owadia Józef, się nazywa, bardzo znany polityk, szanowany na całym świecie już nie żyjący, że goje to są takie zwierzęta pociągowe, które żyją długo. Bo Pan Bóg chciał, żeby bydło żyło długo, a nie krótko, tak jak krowy, woły, konie, kunie. To jest prawdziwa wypowiedź z izraelskiego parlamentu. Cyganie też mają. Oczywiście ja nie, nie oskarżam nikogo, tylko mówię, że cyganie mają też nazwę, już nie pamiętam, jak to się nazywało, właśnie na taki odpowiednik goja. Więc każdy, kto chce ci wykorzystać, musi Cię zdehumanizować. I teraz jest zadane pytanie, Marek? Dlaczego jej to nie wystarczy? Przecież ona by tego nigdy nie miała. To tłuk jest. No, nie taki wcale tłuk, skoro wygrała te rozdanie. Moim zdaniem, już jest po, po zabawie. Można by jeszcze się w to bawić, ale to już nie na, nie na tę audycję. Jest mała szansa, jest mała jakaś szansa, żeby coś odkręcić. Będzie to trwało rok do trzech lat około, jeśli się uda, dlaczego ona mnie chce zniszczyć? Ma wszystko, ma pieniądze, ma wszystko, ma pozycję. No właśnie są dwa względy jeszcze: względy psychologiczne, że ta kobieta chce czuć, że mu zabrała to wszystko, bo jej się to należało. Bo dwa lata chodziła, no oczywiście nie pracowała, chodziła po sklepach, robiła sobie makijaże, miała tam kochanka młodego i tak dalej. No ale ona uważa, że jej się należało więcej. No ale gdzieś tam w środku jakoś szczypie, tak, że ten chłop był w miarę dobry, starał się, pracował. Więc musi go sama. Sama musi dokonać aktu dehumanizacji, musi dokonać aktu kastracji boskości, dokładnie tak. Musi pozbawić tego nieszczęsnego mężczyznę, jego wszelkich atrybutów, musi go zniszczyć we własnej wyobraźni. Musi stworzyć z niego hultaja, że zimieszka syna ostatniego, mimo że taką osobą nie był. Musi to zrobić, żeby mieć poczucie, że przestępstwo, którego dokonała, wał, wow, to nie jest przestępstwo, tylko to jest na przykład socjalistyczna, dziejowa sprawiedliwość, bo jej się należało, bo była żoną, bo dwa lata sobie gdzieś tam chodziła po beautykach i w Polsce, ona by chciała gdzieś jeździć, latać po Paryżu, Mediolanie, a on ją zniszczył, bo jej na to nie pozwolił, no i zabrał jej młodość. Tych powodów jest masa. To jest pierwszy czynnik psychologiczny, który nie u wszystkich przestępców występuje. Może być u socjopatów, ale u psychopatów, którzy rodzą się bez empatii. Zależy jeszcze, jaki jest stopień psychopatii na tej skali O'Hara, profesora O'Hara. Ale są ludzie, którzy to mają. Mają jakieś wyrzuty sumienia, więc to trzeba stłumić. I są takie bestie ludzkie, zwane psychopatami, które tego w ogóle komponentu nie mają. I jest jeszcze drugi powód. Powód, który będzie używał czy psychopata, czy socjopata, czy to jest człowiek urodzony jako drapieżnik. Czy to jest człowiek, który stał się złym człowiekiem w wyniku socjalizacji i wychowania, bo się stykał tylko z przestępcami i z ludźmi, którzy go krzywdzili, więc teraz jego ruchali, więc on to chce teraz ruchać, jak to się mówi. I drugi czynnik, każdy musi to zrobić, przestępca, że przecież jest otoczenie, opinia otoczenia. Każdy chce być szanowany w otoczeniu. No jeśli kobita będzie wiadomo, że ma piękne obrazy, że fajne laboty szpilki, ale to wszystko jest ze złodziejstwa na chłopie, który jest pod mostem, no to będzie średnio. Może będzie miała znajomych, ale no ja bym nie był znajomym. Jakbym na przykład miał znajomego kolegę, który zniszczył swoją żonę, nie chciałbym, żeby to był mój kolega, bo nie chcę się z szumowinami kumplować. Okej, okay, no mam w towarzystwie różnych ludzi, ale yy, takich, co krzywdzą bezbronnych, no to chyba nie mam. Tak więc, yy, szanowni Państwo, opinia otoczenia, ona musi zniszczyć opinię temu mężczyźnie, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest skurwiel. Że to jej się należy, bo wtedy mówią kochana, ty bierz mu majątek, on cię tak skrzywdził, on bił, on krzyczał. Dlatego, szanowni państwo, nie wystarczą pieniądze, nie wystarczą różne walki, nagrywania na tafon chłop spokojny, ale dziura w brzuchu i właśnie muszę to zrobić w nawykach miliardera, koniecznie ten nawyk, w 33 nawykach miliardera w mojej nowej książce. Więc nie wystarczy majątek, nie wystarczą pieniądze, nie wystarczy samochód, nie wystarczą dzieci, Trzeba tego chłopaka zniszczyć! Trzeba tego chłopaka dobrego zniszczyć. Trzeba mu zepsuć opinię, trzeba go wyrzucić pod most. Niektórzy nie mają rodziców, przyjaciół. Tu akurat jest taka sytuacja, że gdzieś ten człowiek ma pójść. Czyli trzeba go zniszczyć w oczach innych ludzi, bo wtedy ona może wyjść na dobrego człowieka. I tak robią przestępcy, no, można by to nazwać w białych rękawiczkach. To ogólnie dotyczy przestępców finansowych, jakichś tam oszustów podatkowych, ale tak to nazwijmy, że to są takie wały, robione, rozwodowe, tak, no, mamy piekło kobiet, więc mm, więc odpowiadam Państwu, że to, że ktoś Państwa, o przepraszam, tak więc, Szanowni Państwo, to zawsze Państwu to powtarzam i powtarzać będę do swojej śmierci. I nawet ciut dłużej, paranormalnie będę Państwa nawiedzał, pukał w szybę i mówił Państwu, że jeśli ktoś Was okrada, to musi was zdehumanizować. Jeśli ktoś was robi wała, to musi was mieć za frajerów. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym dlatego, bo to jest bardzo ważne, że sam proces złodziejstwa to nie jest wszystko. Szanowni Państwo, aż musiałem sobie zrobić przerwę. Dla Państwa minęła sekunda, może mniej, a dla mnie dużo, dużo więcej, ale znalazłem sobie kilka stron internetowych. Z których przeczytam Państwu pewne ciekawe rzeczy. Co chciałbym tą audycją osiągnąć? Pamiętajcie, Cię, pamiętajcie, przepraszam, że ktoś, kto Was nawet robi na parę złotych, to albo musi uznać, że mu się to należy, albo że jesteście frajerem. Więc pamiętajcie, że nawet jak, a są tacy, co się dają tam troszeczkę oskubać, to niestety tracą w oczach złodzieja całkowity szacunek, co może mieć później bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Nie będę się rozwijał, bo z tej audycji znowu się zrobi dwugodzinne gadanie, ale takie konsekwencje to jest, no jeśli ktoś się dał okres, jeśli ktoś jest frajerem, to można podać dane, co posiada innym grupom złodziejskim, można go nie szanować, jest to otwarta ścieżka, żeby go dalej rąbać. Jest wiele niekorzystnych rzeczy, które mogą się zdarzyć, jeśli pozwolisz się oceganić nawet na jeden złotych. Niby tak się mówi o ludziach, którzy się targują o wszystko, bardzo pilnie sprawdzają rachunki, że to są kutwy, ale tacy ludzie rzadko są potem napadani, okradani, z tego względu, że no już po prostu się wie, że ten człowiek nie da się oszwabić. To jest tak samo jak z napadaniem. No trudno napaść na zawodnika MMA, który słynie z agresji i kontaktów w świecie przestępczym. Lepiej napaść na gościa, który nie ma takich kontaktów, nie umie się bić jest zastraszony, bo wtedy nie ma konsekwencji, prawda? No to jest oczywiste, to jest logiczne. Dlatego uważajcie, żeby się nie dać okraść, bądźcie bardzo czujni wobec wszelkich rozliczeń finansowych, żądajcie dowodów, płaty, faktur, jak nie to nagrywajcie przekazanie pieniędzy, przyda się wam w sądzie, uwierzcie mi z moich własnych doświadczeń, jak można się pierdolić za przeproszeniem, kiedy się komuś zaufa i ta osoba uważa za was za frajera, mimo że im nie jesteście. Przeczytam coś Państwu. Gwara więzienna, frajer, osoba niższej kategorii, każdy, kto nie jest członkiem danej grupy. Frajerskie zakazy, frajerskie zakony, przepisy, których nie trzeba przestrzegać. Frajerskie określenie negatywne ludzi lub przedmiotów. Dobrze, goi. Z Wikipedii czytam, żeby nie było, że antysemityzm, ja uwielbiam Żydów, ale no, chcę o tym przeczytać, właśnie po to, żeby prawda zagościła między, między nami, bo to prawda powinna być pomostem, który łączy wszelkich ludzi, a nie kłamstwo. Goi. Określenie pojawiające się wielokrotnie w to, że tłumaczony najczęściej jako narody, czyli zwykle nie Żydów, kogoś spoza narodu Izraela. Określenie to, w zależności od kontekstu, może mieć wydźwięk pejoratywny wyrażający lekceważenie wobec innowierców lub innych narodów W to, że słowo goj pojawia się 550 razy W języku angielskim określenie goj używane bywa przez Żydów jako pogardliwe wobec innych od żydowskich grup etnicznych narodowościowych i religijnych Każdy goj ma prawo do konwersji na judaizm niezależnie od pochodzenia i raz po niej przestaje być gojem staje się pełnoprawnym Żydem No można też jeśli ktoś nas w światku przestępczym nazywa frajerem można też wstąpić do takiej mafii i wtedy jest to swój chłopak, tak? E, oczywiście ja tego nie porównuję, to żeby było jasne, tylko mówię, że to są takie podobne zasady. I przeczytam państwu artykuł, żeby nie było, że z jakiejś szurowskiej strony jest wprost. Rabinowadja Józef, duchowy przywódca partii Shas, wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem oznajmił, czyli bardzo potężny, bardzo szanowany człowiek że goje rodzą się po to, by służyć Żydom. Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie, zapowiedział rabin podczas przemówienia w synagodze. Potem porównał osoby, które nie są Żydami, do zwierząt pociągowych, pisze Rzeczpospolita. Zdaniem rabina, gdyby goje nie mogli służyć Żydom, nie mieliby po co istnieć. Tłumacząc zaś długowieczność ludzi pochodzenia nieżydowskiego. Rabin Józef użył plastycznej metafory, porównując takich ludzi do osłów. Wyobraźcie sobie, mówi rabin Owadia, bardzo potężny, wpływowy człowiek, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego go i otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda, mówił rabin. Oczywiście, tu rabina potępiły już organizacje żydowskie z USA. Czy zrobiły to... Wiadomo, ta wypowiedź, jakie emocje budzi, czy zrobili, bo musieli, czy tak czuli. Ja zakładam, że są dobrymi ludźmi i zrobili tak, bo czuli, tak nie myślą wszyscy Żydzi. Ale fakty są takie, że ten człowiek był bardzo potężny. E, I e, takie słowa nie raz padały. Zresztą w to, są jeszcze lepsze słowa na temat, jak można wykorzystywać go i tak dalej. No to teraz kultura cygańska. Oni też mają taki odpowiednik, nazywa się to gadzio, gadzio gadie. W kulturze romskiej. Obcy, nie Cygan, nie Rom. Gadzio to ktoś, kto nie podlega Roma-Nipen. Zwykle nie jest członkiem romskiej grupy etnicznej, ale może być również Romem, który nie żyje według tradycji kultury romskiej. Jest to termin używany przez Cyganów Romów do określenia obcych, którym nie należy się szacunek. Określenie Gadzio ma charakter przepraszam pejoratywny. Można je tłumaczyć w znaczeniu ham, podobnie jak w hebrajskim goj, nie Żyd. Dla obu społeczności romskiej i żydowskiej kluczowe jest zagadnienie czystości rytualnej. gadzipento to często dla Romów synonim nieczystego, nieczystości, na przykład główna, ponieważ uważają, że tylko Romowie wiedzą, co jest czyste. Dalej nie czytam, bo no, po prostu Romowie uważają, że znają prawdę o świecie, o wszystkim, więc każdy, kto nie jest z nich i nie robi tego, co oni. No, jest takim odpowiednikiem frajera, sobie powiedzmy. Tak? No, jest ham. Cham, no wiadomo, że na no kogo wykorzystasz? No chama można wykorzystać, bo cham jest do wykorzystania. Tak naprawdę to chamy wykorzystują dobrych ludzi. Ale podkreślam, żeby to było jasne, ja szanuję i lubię Żydów. To nie jest antysemityzm, po prostu mówię o kulturowych, o pewnych kulturowych, no takich nazwach, które umożliwiają komuś, no, no jak... Kogoś nazywasz, że on nie jest człowiekiem, nie ma duszy, jest zwierzęciem pociągowym, to chyba łatwiej taką osobę na przykład pożyczyć jej na lichwiarski procent pożyczkę, niż zrobić to komuś, kogo szanujemy, prawda? Dlatego powtarzam, kolejny raz. Nie dajcie się nawet zrobić na złotówkę, bo natychmiast stajecie się frajerem w oczach takiej osoby i pamiętajcie, że. Jeśli będą sytuacje, tak jak mówiłem o, o kimś, kto te pytanie mi zadał, nie wystarczy twój majątek, jeszcze będziesz musiał być zniszczona, najlepiej gdy zostaniesz pedofilem, bo wtedy już wszyscy wiedzą, że należał się takiej kobiecie. Majątek jest społecznie całkowicie czysta, staje się ofiarą, staje się uwielbiana, podziwiana, jak ona jest odważna, jak ona sobie radzi z, tym, z tą tragedią, a tymczasem jej chłopiec w więzieniu gwałcony, a kochał dzieci, kochał żonę. A no, po prostu poznała nowego Gacha, no i sorry, winy tu, no tak, tak to jest. Więc jeśli teraz Państwo wiedzą, mam nadzieję, że się nie dacie nabrać na takie sytuacje, bo to jest właśnie radiosamiec. I dlatego te radiosamiec jest bardzo nienawidzone. W wielu domach, czym się szczyce, radio radiosamiec jest zakazany. To jest tak, jak za komuny jeszcze gorzej niż Radio Wolna Europa. Radio Wolny Samiec. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Z Panem Dobrym Bogiem spytacie, czemu jestem taki energiczny. Udało mi się przespać 5 godzin dzisiaj w nocy. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że wczoraj dużo odśnieżałem i po prostu dostałem w kości, trochę sobie potrenowałem na siłowni, więc jestem w świetnej formie i świetnie się czuję. Zasnąłem bez żadnych tabletek nasennych. Może to się jakoś zaczyna układać ten sen. Daj, panie, dobry Boże. Także życzę państwu wszystkiego najlepszego, miłego dnia, pewnego sukcesów, radości. I pamiętajcie, że nie możecie być psychopatami i. Takimi bandziorami, ale musicie też wiedzieć, jak takie osoby myślą, żeby się zabezpieczyć przed tym, ale nie myślcie o tym za często. Po prostu trzeba mieć pewne dzwonki alarmowe w pewnych sytuacjach w głowie i tyle. To powinno w większości przypadków wystarczyć, bo przy drapieżniku wysokiej klasy niestety nie mamy szans. Ale spokojnie drapieżniki wysokiej klasy są w świecie milionerów i miliarderów, a nie w świecie takim jak tutaj. My proste ludzie tutaj na Podkarpaciu jesteśmy. Tutaj są proste drapieżniki, tak jak i my proste ludzie jesteśmy. Także życzę Państwu, żeby słońce dla Was zawsze wstawało. O, takie fajne życzenia, żeby słońce zawsze dla Was piękne wstawało. Bo widzę, że tutaj są roztopy, no na jutro zaplanowałem spacer z Puszkiem, no ale jak będą roztopy, bo to nie wiem, co z tego wyjdzie. No ale obiecałem, więc postaram się zrobić wszystko, żeby mu to spełnić. Przypominam, 28 stycznia rozprawa w Częstochowie w Sądzie Rejonowym. No i chyba to wszystko z ogłoszeń. Można się rejestrować już na forum. Nowe książki, brudna gra, część druga w sklepie strefa samca.pl. To chyba wszystko z reklam. Pozdrawiam serdecznie, cześć.